Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj Tywur, witam was podczas kolejnych obrad Trybunału Rewolucyjnego. Witam was w kolejnym odcinku, no i co? No i lecimy przed siebie. Już tutaj, jak się nagrywa czwarty odcinek pod rząd, to ta, ta, ta gadka taka nie wydaje się być potrzebna na początku. Wiecie co oglądamy, wiecie co robić, łapa w górę i lecimy. Ja zaczynam no, na kierowaniu ławy przysięgłych na uniewinnienie, ponieważ mam wrażenie, że głos serduszka tutaj mi lepiej podpowiada niż głos yy, matematyki. Panno Moreau muszę poznać wszystkie szczegóły tej sprawy. Rozumiem to, proszę pytać. Nasz śledczy dowiedział się od panny ojca, że oficer Mole był z nim już po słowie w związku z waszymi zaręczynami. O, nie wiedziała obywatelka o tym? Ja wiedziałam, że on. Ale już nie miałam pojęcia. Wasza rodzina trzymała ten fakt w sekrecie? Najwidoczniej. Może to morderstwo było reakcją na informację o zaręczynach? Płaczę. Może od razu sprowadźcie kata, co? Ja już nie mam co zadawać kolejnych pytań. Ława przysięgów od samego początku chyba była za uniewinnieniem. Eee... Proszę opisać, jak znalazła pani ciało ofiary. To przesłuchanie jest nieludzkie. Dostałam od niego liścik, żeby się zjawić. Pisał, że odprawi wszystkich i będziemy mogli spędzić trochę czasu... Sami. Chciałbym mi chyba coś wyznać. Sami? Jak to interpretować? Na pewno nie miał złych zamiarów. To był bardzo honorowy człowiek. Kawalerzysta. Co było dalej? Przyjechałam na czas i weszłam do środka. Zasłony były przysłonięte. Poczułam śliskość pod pantoflem. To była krew. Ktoś obywatelkę widział po drodze? Nie wiem. Może służba. Zakradała się obywatelka? Och, od mnie prosisz, weszła po cichu. I jak weszłam? Wówczas zobaczyła obywatelka ciało. Zobaczyła mnie dopiero po chwili. Leżał na łóżku z podrżnięt... Przepraszam. Straszne. Dobra, wiecie co? Nie będę jej męczył dalej tym przesłuchaniem, bo to kompletnie nie ma sensu w mojej opinii. Raport wypełniony. Nie przyznała się do winy. Kto z nas ciało oskarżona? To podpisuję. Uniewinnienie. Do przodu. Nieważne. Wyrok w sprawie morderstwa obywatela Moleta brzmi niewinna. Proszę uwolnić pannę Moro. Dałeś się nabrać na jej piękne oczy. Tak jest! Puszczacie wolno morderczynię? A walcie się rewolucjoniści, dobrą robotę sądową odwaliłem, nie będę jej dalej męczył, nieważne czy ona zabiła czy nie zabiła, na szczęście takie decyzje raczej potem do mnie nie wracają, bo no nie wiem, nie ma tutaj chyba fabularnych takich zagwozdek, że no ta oskarżona, co ją tam skazałem na więzienie pięć odcinków temu, to teraz przyjdzie i mi kosy w żebra wpakuje. Tutaj mam inne niebezpieczeństwa, które na mnie trzyhają, niż kobieta oskarżona o morderstwo, którą sądzę za dnia. Tak więc <laughs> raczej skupmy się na tym, co się teraz odpierdala. To jest to spotkanie, na które się zgodziłem. Ktoś tam jakąś dziewczynę chyba posuwa. Tak, zdecydowanie to robi. A ktoś tam leży zamordowany na dole. Ach, Paryż rewolucyjny. Ulica jest prawie całkowicie pusta. gdzie Gdzieniegdzie kręci się jakiś pijak lub, lub rozbawiony żak. Docierasz do umówionego miejsca, nikt jednak nie odpowiada na twoje nawoływanie. Potykasz się o coś. Pod twoimi stopami leży ciało mężczyzny. Na poderżniętym gardle skrzepła już krew. Wygląda na to, że zabity jest naszym niedoszłym źródłem informacji. Przeszukujesz jego ciało, nie znajdujesz niczego, co mogłoby wyjaśnić sytuację. Odchodzisz czym prędzej. Okej. Okay. No to dobrze, że to nas taki los nie, <laughs> nie spotkał. Czyli Renardowie stali za śmiercią Frederyka. Tak, wszystko na to wskazuje. Nigdy się od nich nie uwolnimy. Chyba tylko po śmierci naszej lub całego ich rodu. Zapłacą za to. Zrobię wszystko. Renardowie muszą zapłacić. <laughs> po co nam rewolucje i zrywy, jeśli nadal nie możemy domagać się sprawiedliwości? Dobra, co możemy dzisiaj zrobić? No, coś fajnego by się przydało zrobić z rodziną. Myślę, że najlepiej zadziałać na żonę i na syna. Co tutaj będzie dobre? Znowu sprzątanie poddasza. Dobra, kij z tym dziadem. Lud mnie teraz trochę mniej lubi, co prawda, ale, ale tą dwójkę wyciągnę ponad niebieską linię i będę miał fajny tutaj wpływ na rewolucjonistów i na reputację dzięki nim. Już tak bardzo nie patrzę aż na te numerki wszystkie. Co tam na mapie się podzieje? Temu udało się tam tego pokonać. Ten pokonał chyba tego frajera, czy może do niczego tam nie doszło ostatecznie? Ten... Nie przejął tej sekcji i jeszcze został ranny przez to. Fantastycznie. Tam ci zgarnęli tego frajera, co z naszym? O Jezus, Mara, tam ci się biją. Budowa zakończona! Symbol zwycięstwa rewolucji został ukończony. Ukończony pomnik przyciąga już pierwszych ciekawskich z Paryża. Za trzy dni urzędnicy przyjrzą się postępowi prac nad pomnikiem. Postara się wypaść jak najlepiej. Ty, ale to co ja mogę jeszcze coś zrobić z tym pomnikiem? Nie, posąg jest gotowy. Posąg jest gotowy, fantastycznie, nie mam już więcej nic do roboty tak naprawdę. Ukończona budowa pomnika bardzo fajne bonusy mi daje i jeszcze potrwa przez jakiś czas, przez 7 dni. A więc ewidentnie ten pomnik to był tylko element tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Dobra, co my tutaj mamy? Nasz Jacques-Louis David, tam jest poszkodowany. Tego na pewno by wrzucił tutaj, żeby zwalczył zamieszki, bo zamieszki to nigdy nie jest dobra rzecz tutaj. Jebany Renard teraz jak na razie przegrywa, idzie, mam wrażenie, nieźle. Ten jest ranny, więc nic tak naprawdę nie da rady zrobić. Ten jest tutaj zablokowany. No to pozostaje mi tylko stąd wyjść. Nie mam żadnej intrygi w trwającej w tej chwili. Arcybiskupia, intryga się skończyła. Czekamy na kolejną, bo niewątpliwie takowa się, myślę, pojawi. Czy będą jeszcze jakieś bitwy do przeprowadzenia z ludźmi na ulicy? Tego też nie wiem. Próbowałem go powstrzymać, ale szarpał się gagatek i chciał drzeć na cały sąd. Spokojnie, rozpoznaję w tym młodzieńcu człowieka, który zatrząsł arcybiskupem Gobelem. Nazywam się Butę, jestem jego synem. Domyślam się, po co przyszedłeś, ale Gobel przestał być arcybiskupem i jest teraz nietykalny. Proszę mi pomóc. Jakoś. Ogłuchłeś chłopcze? Słyszałeś co powiedziałem? Nikt nie ruszy Gobela skoro zawarł sojusz z Hebertem. Gdybyś przyszedł do mnie wcześniej, byłem u Dawida, byłem u Dantona, Danton z pewnością ci nie pomoże. Słuchaj chłopcze, już po wszystkim Gobel będzie robił karierę w polityce, wywieź swoją matkę z Paryża i o wszystkim zapomnijcie. Moja matka zmarła kilka lat temu, w poniżeniu, żalu i w tęsknocie za miłością. Łączę się w bólu, ale to wszystko, co mogę zrobić, świat żyje teraz odmienionym arcybiskupem, apostatą. Czyli nikt mi nie pomoże? Nikt, przykro mi, musisz się nauczyć z tym żyć. Nawet nie dostałem żadnej opcji, czy mu chcę pomóc, czy mu nie chcę pomóc. Okej, okay, plotki, relacje z synem. Jezus, Maria, to mi tutaj kradnie moje punkty wpływu. O Jezus, Maria. No jak na razie grubo, mamy jakieś szybkie procesy dzisiaj? Zobaczmy. Mm, ta, coś się znajdzie, ale to na później. Dobra, ledwo co w sumie zaczęliśmy odcinek, jeszcze niewiele zrobiłem. Kara śmierci, tak, uniewinnienie, tak. Uuu, uniewinnienie byłoby dobrym pomysłem, ale będzie to bardzo niepopularna decyzja. Wiadomość. Boże, chroń królową. Kiedyś mieszkałem na ulicy, żywiłem się tym, co udało mi się ukraść lub znaleźć. Zacząłem szpiegować, żyłem dzięki informacjom, które pozyskałem. Ostatnio gościłem w okolicach brytyjskiego dworu, nie zdradzę na czyje zlecenie, teraz ta przeszłość wciąga mnie pod, wyciąga po mnie rękę, akurat w momencie, gdy pierwszy raz robię coś z prawdziwego przekonania dla siebie, dla kogoś. Następnym razem odradzam spotkanie się z nieznajomymi w ciemnych uliczkach. Jeśli ktoś ma szczegółowe informacje na mój temat, to zapewne chce mojej śmierci. Ramel. Ha, no to on się dowiedział. Nie, czekajcie. Eee, gdzie się kończy ten cytat, który on tutaj zaczął? Jakby nie ma, nie widzę końca cudzysłowia. Ramel w takim razie. Czy on go zabił? Czy, czy my teraz mamy aktywnego jakiegoś przeciwnika w postaci gościa, który przedtem nam doradzał, bo poszedł na to spotkanie? O Jezus Maria, wszystko się zaczyna komplikować. Cztery odcinki pod rząd, to już głowa mi się trochę gotuje. <laughs> Okej. Okay. Proszę się przedstawić. Kapitan Gaston, kompania artylerii, bla bla, pół brygady bojowej. Upominam oskarżonego, że staje przed sądem jako zwykły obywatel, a wszelkie prawa wynikające z posiadanego stopnia i żołnierskiej profesji zostały zawieszone do wyjaśnienia. Za pozwoleniem, nie od sądu dostałem patent i nie sąd będzie decydował, kiedy jestem oficerem, a kiedy nie. Jesteście tutaj za niesubordynację niegodną oficera, więc lepiej milczcie. Zostaliście oskarżeni o wykorzystywanie zajmowanego stanowiska w celu uniemożliwienia wykonania egzekucji na kontrrewolucjonistach. Czy przyznajecie się do winy? Nie, ponieważ to jest stek bredni wyprodukowany przez nieużytego cywila, jakim jest Dutre. Za ten niewyparzony język powinniście ściąć. Ściąć należałoby was, band bo tchórzy, bo, bo tutaj wrzeszczycie, ale na froncie pruskim jakoś was nie widziałem. Uch! Okej, okay, napięta sytuacja dzisiaj na sali sądowej. Zrada kraju i kontrrewolucja. Ty, 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 to tutaj na pewno będzie tak miało charakter kontrrewolucyjny. Kogo planowano rozstrzelać kartaczami, to zaraz się przeczyta. Gaston, wicehrabia de Poissy, 37-letni kapitan artylerii, po wybuchu rewolucji w przeciwieństwie do innych oficerów arystokratów nie wyemigrował, lecz kontynuował karierę wojskową. O! Gdzie ma chyba odcinka WTR w Krym? Nie ziewam. Wsławił się w bitwie pod walmi która powstrzymała ofensywę prusko-austriacką. Obecnie dowodzi kompanią stacjonującą e, pół brygady bojowej, stacjonującą w okolicach Paryża. Ma opinię doświadczonego oficera, aczkolwiek z cieniem na niej kładą się dawne ekscesy z alkoholem. Jako oficer wyznaczony do przerzutu kompanijnych armat na miejsce masowej egzekucji kontrrewolucjonistów został oskarżony przez naczelnika więzienia o ich celowe zgubienie w trakcie przemarszu oraz sabotowanie wyroków Trybunału. Eee, wbrew regulaminowi wydał rozkaz przetransportowania obsługi dział na wozach kompanii, podczas gdy armaty wraz z aprowizacją ruszyły w drugim rzucie. W efekcie, na pola, gdzie zaplanowano rozstrzelanie z kartaczy, rozstrzelanie skazanych z kartaczy, eee, pola de porscheron, jakby tak. Kogo planowano? No, kontrrewolucjonistów, tak. A gdzie zaplanowano rozstrzelanie skazanych, dotarła tylko obsługa pod dowództwem pijanego kapitana. Tabor armatni tymczasem odnalazł się po drugiej stronie Paryża, w okolicach bla bla bla. zeznań żołnierzy wynikało, że kapitan miał już po wymarszu korygować trasę taboru z dowodzącym nim sierżantem FT. Cała akcja według Dotra została zaplanowana przez Detusiego, de, 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 de niebane nazwiska. Ponieważ wśród skazańców znajdował się jego towarzysz broni Quentin, z którym służył w armii północy. Podczas bitwy pod walmi Delaval na własnych plecach wyniósł wicehrabiego z spod pruskiego ostrzału artyleryjskiego. E, Pierwotnie miał stanąć przed sądem wojskowym, ale z uwagi na kontrrewolucyjny charakter zarzutów zdecydowano się, że wyrok wyda Trybunał Rewolucyjny. Mamy pułapkę? Nie mamy pułapki. Ok. Ekscesy z alkoholem, charakter sprawcy, sabotowanie to mamy, proszę Państwa. Hmm... Albo inaczej. Transport dział to będzie sposób działania. Doświadczony oficer to jest charakter sprawcy. Towarzysz broni. Ee, motyw. Korekta trasy taboru to jest sposób działania. Transport dział. Ee, motyw. Nie no. Transport dział świadkowie. Ale to kurwa jest bez sensu. Konie na obrazku transport dział świadkowie. No i tu mamy też motyw. Dobra. Co by, co by z tobą zrobić, kolego? To jest bardzo dobre pytanie. Czy go skazać na śmierć? Chyba, chyba trzeba go skazać na śmierć. Jednak, mimo wszystko, muszę zacząć działać też trochę w stronę ludzi. No, nad arystokratami to troszeczkę popracujemy, chociaż dużo u nich teraz zyskam, jeżeli będę im na rękę. A trochę mniej stracę u reszty, bo, bo jak, jak go Kurwa, no fajnie by było go uniewinnić, mimo wszystko. Ale powiem wam tak, wewnętrznie nie chcę go uniewinniać. Faktycznie mam wrażenie, że znaczy. Zależy, jakie, ma, jakie jest moje zdanie wobec rewolucji. No bo ewidentnie to, co goście odwalił, to jest sprzeciwianie się rewolucji, bo jego koleżka tam z frontu miał być rozstrzelany. Z drugiej strony, wożenie kartaczy, żeby rozstrzelać masowo ludzi, którzy się sprzeciwiają rewolucji, to jest trochę pojebane. Ja nie jestem pewien, czy mi się podoba aż taki poziom terroru, który tutaj jest wprowadzany, ale z trzeciej strony sam taki terror uprawiam cały czas. Trudna decyzja. Ale chyba trzeba, chyba trzeba się ludziom przypodobać, więc sterujmy trochę w stronę kary śmierci. Czemu jako pierwsi wyruszyli kanonierzy, a nie tabor armatni? Bo byli gotowi do drogi wcześniej. Działonowi musieli przygotować lawety i pobrać kartacze z arsenału, żeby spełnić zachciankę Dutra, a o zostaniu drugim Fouché. Osobiście nie podobał się wam rozkaz o egzekucji? Wojsko ma walczyć, a nie torturować bezbronnych. Ci bezbronni stanowili zagrożenie dla Francji. Na więcej niż kartacze nie zasługiwali. Otrzymałem rozkaz i próbowałem go wykonać. Pytaliście, co myślę, to wam mówię. O, widzę, że ława przysięgłych ma już dość mocną, mocną opinię. Nawet zanim zacząłem zadawać pytania. Eee. Co oskarżony zrobiłby dla towarzysza broni, którego życie byłoby zagrożone? Wszystko, co tylko możliwe. Czyli oskarżony nie, zafał, nie zawahałby się sabotować egzekucji Quentina, któremu zawdzięcza życie? Sabotaż egzekucji porucznika nie zmieniłby wyroku trybunału, lecz tylko odciągnął w czasie jego wykonanie. Ale dzięki temu oskarżony nie przyłożyłby ręki do jego stracenia, a to już dobry powód, by zgubić armaty. W mojej opinii mamy do czynienia ze spiskiem. On chciał uwolnić Lawala. To zwykłe pomówienia i domysły. Macie jakiekolwiek dowody? Jeśli odrzucić wszystkie wersje, które nie mają sensu, pozostaje jedynie kontrrewolucyjny spisek. Podaj nazwiska wspólników w łachmaniarzu. Nie wiem o czym mówicie. Monarchistyczne kanalie to nic, tylko spiski robią. Ha, co tam do raportu w ogóle. Jak żołnierz określił planowaną egzekucję? Torturowanie bezbronnych, tak to powiedział. Jak D2C tłumaczył rozdzielenie ludzi i dział? Nie poruszyłem tego jeszcze? Eee... Nie przewidział, że działa za prowizacją, dlaczego nie kazał. O, dlaczego nie kazał maszerować razem z tym? Jak tłumaczył rozdzielenie? Dobra, to, to będzie to pytanie. Dlaczego oskarżony nie kazał obsłudze dział maszerować razem z taborem, tak jak stanowi regulamin? Ponieważ zgodnie z rozkazem pułkownika, prata, kompania miała zameldować się w ciągu 24 godzin w Porscheron. Nie było możliwości dotarcia na czas przy regulaminowym przemarszu z poligonu, na którym ćwiczyliśmy. W rozkazie pułkownika Prata nie ma nic o odstąpieniu od standardowej procedury przemarszu kompanii artylerii. Za to była wzmianka, że wyrok Trybunału nie może czekać i mam się śpieszyć. Spieszyć. Rozkaz był klarowny, a sytuacja nadzwyczajna, więc podjąłem wszelkie środki, by go wykonać. Rozdzielenie armat i obsługi mogło przyspieszyć przemarsz. Ojej, słucham wyjaśnień. No bo obsługa sama mogła wykonać egzekucję, bez działu. Z tego co pamiętam, plany były inne. Chciałem wykonać rozkaz najlepiej, jak się dało. No, gościu, kręci niewątpliwie. Eee, rozkazem pułkownika Prata. On tak to wytłumaczył, z tego co pamiętam. Nie, 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 to nie to. Tutaj było. Zgodnie z rozkazem pułkownika Prata miała się zameldować, bla, bla, bla. Dobra, okej. Okay. To mamy podpisane w takim razie. Czyn miał charakter kontrrewolucyjny, bo zablokował zabójstwo kontrrewolucjonistów. No i chyba mam werdykt, szczerze mówiąc. No arystokracji się to nie spodoba, ale ludziom się spodobał. Dziwo. Mam wrażenie, że ktoś, kto podejmuje takie kroki, żeby ratować ludzkie życia, to w większej ilości przypadków w tej grze jest faworytem ludu, oczywiście rewolucjonistów jak najbardziej, ale lud zwykle też walczy o taką ogólną sprawiedliwość tutaj, ale nawet lud jest za tym, żeby się go pozbyć, więc myślę, że kara śmierci to jest tutaj najlepszy pomysł i nie mam co dalej jakichkolwiek pytań zadawać. Więc zostawmy stemple i lecimy! No i oczywiście teraz mamy szybkie sprawy. Póki gościu tam stoi przed nami, co? Sprzedając jednokonny kabriolet, Lionel nie poinformował kupującego, że dolna część konstrukcji drewnianej zaczęła gnić od wilgoci i zaniedbania. Oszukany zażądał zwrotu pieniędzy, ale cytujemy drań zamknął mi drzwi przed nosem. Na szafot! Marie, wdowa po lokaju pracującym w Luwrze, planowała zakup poważnej ilości prochu. W jej planach, jak dowiedzieliśmy się na przesłuchaniu, było wysadzenie miejskiego ratusza. Na szafot! Tobi... E, Tobi? Tobie? Znany w swojej dzielnicy drobny bandyta zgwałcił i zamordował swoją byłą konkubinę w jej własnym mieszkaniu. Z włoki kobiety z podrżniętym gardłem znalazł jej nowy kochanek, który w momencie zbrodni spędzał czas z kompanami w pijalni na szafot! No bez jaj. Zgwałcił i zamordował kobietę i miałbym go puścić wolno? Są pewne granice. Oto no to dzisiaj trzy kolejne wyroki śmierci. Tutaj uniewinnienie jest fantastycznie. A nie, przecież tego też skazałem! Ojej! Wypadło mi z głowy. Skazany na śmierć, wyprowadzić. Wyrwałeś chwasta z armii, dobrze, że teraz zanim zdradził na polu bitwy. I słusznie, ścinasz obrońcę Francji. Brawo sędzia. Fantastyczna robota. No, arystokraci trochę mniej mnie lubią, ale ja nie powiedziałbym, że raczej bym się z nimi wybrał na herbatkę w sobotę, więc pff, to po prostu przedłużenie mojej obecnej sytuacji. A damy radę. Mam nadzieję, że damy radę, bo w sumie to ja mogę tak teraz cwaniakować, a ci arystokraci są totalnie pojebani. Tłum jest zaintrygowany, czy jak chcę do nich przemawiać? Wiecie co, po raz pierwszy jebać tą przemowę tak naprawdę. Ścinamy gościa! I tak są zaintrygowani. Przyjmę wyrok z honorem, ale niech to nie oczyszcza twojego sumienia. Ta cisza... Ty, nie boisz reakcji tłumu, a to interesujące. O, szulernia, ciekawy jestem w ogóle jakie są te profity z tego, że ja idę do szulerni, bo ja gram tylko z tym prokuratorem i co najwyżej on może mieć, jakby mogę sobie podbić statystyki tym, eee, wiecie, reputacje, wpływy i tak dalej, a tam i, i tak nawet nieźle stoję z moją reputacją, bardzo wysoko, więc chodźmy do domu, zajmijmy się jeszcze trochę rodziną, ponieważ jest cienko. Ten tu przylas teraz, Danton. Gobel jest obecnie nietykalny. Ma poparcie Heberta, ulica patrzy na niego przychylnie po tym, co zrobił. Oddał się całkowicie kultowi rozumu i odrzucił to, co złe w Klerze, tak mówi. Nieźle. Teraz tylko Robespierre ma możliwość, by go zatrzymać. I zrobi to, jeśli ten ich kult rozumu zacznie sobie pozwalać na zbyt dużo. Albo jeśli ujawnią swoją listę 73. Z pewnością się tam, są tam współpracownicy Robespiera. Głupota i ambicja Heberta każą mu stanąć w szranki z Robespierem i wyczyścić miejsce dla siebie. Pragnie tej władzy od dawna, jak wszyscy. Hebert przegra bez przyjaciół, których zamierza zniszczyć ujawnieniem listy. Gobel bez zaplecza kościelnego to żaden sojusznik. Tak, ale Hebert jest zbyt dumny. By to dostrzec, znam go dobrze. Poczuł krew i nie odpuści. Trzeba go przekonać, że to samotność w cieniu Robespiera to pewna śmierć. Hmm. A co jeśli się nie ugnie? Wszyscy wtedy umrzemy bardzo szybko, gdy tylko ruszy krucjata przeciw 73. Zaraz po nas Hebert, jego kult rozumu z ręki Robespiera, a nie przekupny zawładnie Paryżem. Musimy więc przedstawić Hebertowi kogoś, komu możemy zapewnić zaplecze polityczne i kto będzie lepszym narzędziem walki z Robespierem niż Gobel. Wydaje mi się, że mam idealnego kandydata. Uuu, snujemy kolejne powalone intrygi, jak nic. Dobra, proszę Państwa, myślę, że wspólne czytanie to będzie dobry pomysł. Paragraf i kodeksy z dziadem. A, wolałbym coś, co podziała mi na. A wiecie co, w sumie. Dobra, żona mnie całkiem lubi: niech będzie kafe. E, debata polityczna, idziemy. Może uda mi się na tyle mało zbić tą fa faworytyzm żony, żeby nie spadło poniżej tego? A dobra, nie taka zła decyzja. Jest lepiej. Nie żałuję, że poszedłem do domu. Uspokój te zamieszki tutaj. Tamten mój pokonał tamtego frejera, więc jest dobrze. Ten wylewa wodę na dzielnicę. Jest gitara. Ten mi tutaj znowu próbuje coś podziałać. Czy oni mi znowu mojego agenta zgarną? Nie, tego drugiego frejera przycisnęli. Fantastycznie. Ten znowu się będzie bił. Jezus Maria. Ten może zwabić wrogich agentów, ale to mi jest teraz zbędne. No tak naprawdę... To czas zacząć tutaj coś działać. Ja się mogę z tym tutaj napierdalać, ale to jest dzielnica szefa tamtego, tamtego ziomeczka. Co się stanie, jak ja przejmę wszystkie te dzielnice? Nie wiem nawet. Dobra, i tak najpierw intrygę odpalam. Intryga. Maximilian de Robespierre. O kurwa. Robespiera trzeba usunąć. Zgadzają się do, so do tego wszyscy, którzy przetrwali dotychczasowy terror rewolucyjny. Robespierre też wie, że prędzej czy później na szczycie może pozostać tylko jedna osoba. Dobra. Pięć. Tym razem... O jaka pojebana to będzie intryga. O Jezus... Danton i Hebert przy jednym stole to duża szansa, że wszystko skończy się kłótnią. Musisz umiejętnie pchnąć ich w stronę sojuszu zamiast przerzucania się oskarżeniami. Oto będzie interesująca w takim razie intryga, jak nic. Dobra, kogo by tutaj można gdzie ustawić? Ten patrol tutaj mi za bardzo nie zagraża. Eee, nie mam co zwabiać wrogich agentów. Ten się będzie bił ten szczerze, tego posłabym tutaj, żeby się z nim nadupcał. Ten też się może tutaj przyłączyć, ale do tego na przykład. Niech walczą ze sobą. Jak ja przejmę tą dzielnicę, no to fajnie by było, bo ona jest ważna. Znaczy cienko tam jest, bo są zamieszki i temperatura wysoka. Ale wątpię, że będę dał radę przejąć tą miejscówkę szczerze. Dobra, pośl poślijmy ich tutaj, załatwmy. No w sumie cała moja ekipa tutaj to może jest jednak przegięcie. Mój pomnik pięknie tutaj stoi. Nawet ten design wybrałem dobry. Nie rozumiem tylko, czemu te dwa duże drzewa nie są tutaj za pomnikiem i tutaj, tylko tak z dupy w tym miejscu, a tutaj krzaków nie ma. Kto to projektował? Debil. Debil to projektował. Proszę Państwa, to jest prawidłowa odpowiedź. Dziękuję. No, ten jest zablokowany, więc nic nie zrobi. Dobra, no to poślijmy w takim razie tego do walki. Niech rozdupcą tamtego, przejmiemy potem to miejsce. Nie mam za bardzo teraz co robić. A może jednak bym posłał tego tutaj. Dobra, niech ten się nadupca z tym. Zobaczę, jaki będzie tego efekt. że bym mógł przejąć tę dzielnicę, ale pozbawiam ich jednostek i to, za, to na pewno musi mi coś dać. Lekkie sprawy? Lekkie sprawy, jak, jak nic. Mafi Mathieu, kupiec bławatny. Bławatny w czasie kolacji w restauracji został ochlapany sosem przez kelnera, niejakiego Floriana. Zniszczeniu uległa jedwabna koszula. Eee, I kogo ja teraz niby skazuję? No bo Mafiu, Mateusz, został ochlapany sosem przez Floriana. I zniszczeniu uległa koszula Mateusza. I ja skazuję Mateusza? Jakby nie jest powiedziane, czy on coś zrobił temu kelnerowi. No właśnie, jak dziwne. Iwon, żonaty piekarz, został przyłapany w łóżku młodszej kochanki przez jej ojca. Uciekając przed nim, skoczył przez okno na dach sąsiedniego budynku i złamał kilka dachówek. Dziura była na tyle powa poważna, że padający w tym czasie deszcz zamoczył i zniszczył rzeczy składowane na strychu. No nie wiem, czy to jest coś, co zasługuje na śmierć, szczerze mówiąc, więc no. Jak poinformowano nas w donosie, Michelle, pracownica poczty, otwierała listy i czytała ich treść. W jej mieszkaniu znaleźliśmy gotówkę w ilości, która przekraczała możliwe oszczędności skromnej urzędniczki. To jednoznacznie wskazuje na przejmowanie pieniędzy od obcych agentów. Na szafot! Czy kwatermistrzostwo wojskowe przybyło do portu rzecznego, gdy że zarekwirować potrzebne na froncie produkty, jeden z kupców zaczął podburzać innych do zamieszek? Giel krzyczał i biegał po porcie. Na szczęście oddział był wystarczająco liczny, żeby opanować sytuację. No generalnie ja tam bym go nie ścinał za to. Osiem franków łapówki próbował wręczyć oficerowi gwardii pijany Matis. Syn hrabiego Buchiera. w nocy szedł ulicami Paryża i zakłócał porządek głośnymi śpiewami i uderzeniami w drzwi mijanych domów. No nie no, bez przesady, kara śmierci za małą łapówkę. Lub, e, lub wikary z siódmej dzielnicy miał według zeznań siedmioletniego chłopca poprosić go o pomoc e, na dzwonnicy kościoła i tam dopuścić lubieżności, o których lepiej tutaj nie wspominać. Rodzice dziecka domagają się szerowej kary. Na szafot! Dziękuję bardzo, to były bardzo przyjemne, miłe, szybkie wyroki. I nawet poprawiłem moje relacje ze wszystkimi frakcjami, tak więc jest zajebiście. Kończymy dzień. Mało roboty, duży rozpierdol. Zobaczymy, teraz się ta akcja no właśnie, ten dialog. Who are you talking to? You would be happy to hand power over to people who cannot even read properly. What? So you're saying that the poor are only good to die at the front? Oh, perhaps it is the destiny of the Paris Commune to be shot at in order to protect others. How dare you? Gentlemen, we met here to make an alliance. We must. Since we are all burdened by weaknesses that Robespierre does not have. Okej. Okay, pan Hebert. No to tak. Wycofanie na, na wycofanie najlepszą taktyką była agresja. Na przywiązanie manipulacja, na hardość pokora. I w sumie to bym sobie też odsłonił i odsłonił. Po coś te punkty mam. Przywiązanie, tak, przywiązanie to była manipulacja, a tutaj mamy przeczulenie. Przeczulenie to też była manipulacja. I mamy dobre argumenty. Będziemy myślę okej, okay, rozpocznijmy. Ja się rozsiądę i słuchamy. Robespierre's paranoia has done enough harm already. It is our duty to eliminate such rabid vermin. France has survived ages of dictatorship. It will survive Robespierre as well. Why do we even talk to the boor? There is a reason Robespierre has reached the top. Many have tried to knock him down, and they have all lost. You will lose too if you face him alone. Even if I lose, I will be able to discuss terms with him. Alexis is right. On our own, each of us are easy prey. Gabelle will betray you at the first opportunity because it is much better for him to join forces with Robespierre. They both hate the rule of reason. But Gobel has yet to reveal this to you. Let us say I have influence on someone who will make a better scapegoat than Gobel Prosecutor Tonville. I will resign from my post in the Committee of Public Safety and propose that Tonville should replace me. Robespierre will turn his attention to him and we will gain some freedom to act Tonville is a prosecutor and enjoys a good reputation among the people it is possible that Robespierre could see him as a rival for the position of the highest statesman of France All I have to do is show him that power is within his reach Tonville wants it as much as we do it might work Strict cooperation and trust will be the key to conquering Robespierre right, Let us get rid of Robespierre once and for all. Ale pojebana akcje my tutaj teraz robimy. Dobra, gościu skończył zaintrygowany, co mi się bardzo podoba. Czyli, krótko mówiąc, plan jest taki, żeby rozdupcyć Robespiera i na razie odciągnąć uwagę od nas za pomocą Tinwila, którego wkręcimy w chęć przejęcia jakiejś wysokiej pozycji. Proszę, proszę, interesujące. Ci zniknęli. Odblokowaliśmy tą dzielnicę. Tutaj mają mocne zamieszki i dużo się pojawiło agentów przeciwnika. To jest kontrolowane przez wrogatyny, zablokowany w walce. O, no w sumie to poślimy tego, żeby wsparł naszego ziomka. Ten tutaj jest ranny, więc gówno zrobi. Odpalmy intrygę zatem. Spotkanie trójstronne. No ale spotkanie trójstronne się nam udało. Więc czemu to jest takie tutaj rozjebane? Nie powinno być tutaj sukces? Śmierć Gobela. Syn Gobela odwiedził ojca ponownie, tym razem z pistoletem w dłoni jako argumentem. Nie wiemy jakie oskarżenia padły w trakcie spotkania, jedynie zeznania sąsiadów sugerują, że rozmowa przerodziła się w pewnym momencie w kłótnię, która zakończyła się strzałem z pistoletu prosto w pierś Gobela. Umarł na miejscu, a chłopak trafił do więzienia. Śmierć twojego dziecka Została pomszczona. Z wdzięczności mógłbyś uniewinnić mordercę. W końcu to ty wyciągnąłeś go z ukrycia. Aha, dobra, to je bo tutaj jest jakaś forma kontrataku, więc trochę się pokiczkało nam tutaj. Prokurator Tinville będzie idealnym kandydatem na żywą tarczę. Zastąpi Dantona, mając czystą kartę, a jego wdzięczność wykorzystamy w przyszłości. Dodatkowo podniesiemy trochę pulsy Robespierowi, który powinien odebrać ten ruch jako próbę zapanowania nad komitetem ocalenia publicznego. Wykonaj akcję! Idziemy przekonać Tinwila. Mam nadzieję, że się to uda. Wysłanie dyplomata aż 8 punktów kosztuje. Danton jest gotów zrezygnować ze stanowiska w każdej chwili. To wszystko dzieje się podejrzanie szybko. No bo się tego nie spodziewałeś. Dla osoby stojącej z boku to oczywisty awans, na który zapracowałeś. Albo oczywista pułapka, ty kurwa żmijo. Ujujujujujuj. Uj, uj, uj. Dobra, tutaj bez troska. Przywiązanie, manipulacja będzie dobrym pomysłem. To sobie odsłonię. Też mają bez troskę. Masz nasze poparcie. Eee, manipulacja? A tutaj nie chciałem już martować punktu, ale w miarę tak stwierdziłem, że masz nasze poparcie. Manipulacja brzmi jak dopasowanie do tego, bo i tak wszystko, co mu robimy, to manipulacja. Będzie dobrze, go się znasz, jak nic. Wydaje mi się, że nie mógłbyś żyć z przekonaniem, że ktoś inny odwala Twoją robotę. Na przykład ja. Już i tak to robię w sądzie. Nie wydaje mi się, żebym był odpowiednią osobą do ratowania reputacji Komisji Ocalenia Publicznego. Są lepsi, bardziej doświadczeni ode mnie. No co ty, mordo, jesteś... I, idealnie się nadajesz. Skoro, skoro Robespier wspiął się na szczyty władzy, to tym bardziej tobie się to uda. Nie ustępujesz mu w niczym. Mm. Komitet wymaga nadzoru, potrzebuje przejrzy, przejrzystości i smyczy sprawiedliwości. Kogo innego można delegować do takiego zadania? Haha, ha! zaraz się w nas zakocha. Danton i Hebert uznali, że jesteś najlepszym kandydatem. Zapytali mnie, a ja potwierdziłem: Masz dzięki, temu teraz... Masz dzięki temu ogromny kapitał poparcia. To jest twoja życiowa chwila. W porządku, przemyślę temat i dam ci odpowiedź jutro w sądzie. Nie, no mamy go, wjechaliśmy tym przekonaniem na ostatni, na ostatni kawałek. Reputacja, poparcie rewolucjonistów plus 6. Wszyscy mnie tak kochają teraz. Mam wrażenie, że wszystko idzie całkiem nieźle. Tutaj oficjalnie mamy sukces, jeszcze tylko 3 sukcesy i mamy wygraną intrygę. Kurde, ale że już teraz się dobieramy do Robespiera, trochę nam tej gry jeszcze chyba zostało, więc zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Tych tutaj sobie poukładałem, i niech na razie tak siedzą. Ten Jebany oczywiście, że będzie mi tutaj tłum podburzał. Niektóre dzielnice już są bliskie zamieszek, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No, najgorzej tutaj, no chyba tutaj i w mojej głównej. Więc trzymam kciuki, że będzie dobrze, bo jak na razie jest. Dzień dziewiąty. Coś jeszcze? Czy już nic jeszcze? Mamy procesik. Dobra, proszę Państwa, kończymy ten odcinek. Mamy 32 minuty. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. I będziemy potem lecieć dalej. Pa, pa.